Powszechnie wiadomo, że stały dostęp do świeżej paszy zwiększa pobieranie suchej masy i zwiększa produkcję mleka. Dodatkowo częste pobieranie paszy ma pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia zwierząt. Bardzo często to właśnie praca fizyczna jest czynnikiem ograniczającym dostęp krów do paszy przez całą dobę. Dzięki Lely Juno problem ten jest rozwiązany. Moim głównym powodem, dla którego zakupiłem Juno, jest zwiększenie spożycia paszy i produkcji mleka. Specjalnie z myślą o krowach, które są w niższej hierarchii w grupie. Właśnie te krowy w niższej hierarchii teraz mniej rywalizują o dostęp do paszy z krowami dominującymi przy drabinie paszowej. Teraz jest to wzmocnione poprzez fakt, iż jest stale mnóstwo paszy. Więcej spokoju i ciszy w oborze jest dobre dla krów. Po wprowadzeniu Lely Juno 150 zostaje wprowadzony mniejszy, bardziej kompaktowy i korzystny finansowo nowy model Lely Juno 100. Dzięki mniejszym wymiarom Juno 100 doskonale nadaje się do obór z mniejszymi stołami paszowymi. Juno 150 w przeciwieństwie do Juno 100 w kombinacji z listwą naprowadzającą może także przejeżdżać pomiędzy dwiema oborami i także podgarniać paszę na zewnętrznym lub otwartym stole paszowym. Oba modele zapewniają stały dostęp do świeżej paszy objętościowej przy mniejszym nakładzie pracy. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To nie tylko oszczędność czasu, ale także jest ważna elastyczność. Przecież nie musisz być tam i podgarniać paszę w określonym czasie. To jest właśnie bardzo wygodne w organizowaniu sobie dnia pracy. W konsekwencji oszczędzasz pół godziny dziennie. Dla obu modeli stacja dokująca jest punktem rozpoczęcia i zakończenia każdej trasy, która jest zamontowana w dostępnym miejscu przy stole paszowym. Zasadniczo ustalasz trasę tylko raz, idąc razem z Juno po stole paszowym. Następnie można dodać kilka tras przez łatwe kopiowanie trasy, zmieniając tylko jej odległości. Mamy ustawione Juno tak, że dwa razy dziennie jedzie tylko przez środek stołu paszowego, pracując na zewnątrz. Tak więc dwa razy dziennie obora wygląda, jakby była zamieciona szczotką do czysta. Optymalizacja programu Lely Juno pozwala na dynamiczne podgarnianie. Oznacza to, że Juno decyduje samo, na jaką odległość, w oparciu o ilość paszy na stole paszowym, podgarnie ją w kierunku drabiny paszowej. Z całą odpowiedzialnością polecam Juno, ponieważ redukuje pracę, poprawia spokój w stadzie i zwiększa produkcję mleka. Lely Juno, robot do podgarniania paszy na stole paszowym, to niezrównana elastyczność i pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt w ocenie obecnych użytkowników, którzy nie mogą już bez niego żyć.